Witam bardzo serdecznie z tej strony porady ogrodowe flowers witam wszystkich widzów drodzy państwo starzec senesio uprawa starzec senesio, zwany także palcem matki lub wiązówką. To piękna roślina doniczkowa, która cieszy oko swoim wyglądem i charakterystycznymi liśćmi, opis starzec senesio to roślina doniczkowa z rodziny astrowatych. Charakteryzuje się pięknymi, falującymi liśćmi oraz żółtymi kwiatami. Zastosowanie starzec senesio jest często uprawiany jako roślina ozdobna w naszych domach i ogrodach. Jest również stosowany w niektórych rodzajach przemysłu. Zróżnicowanie istnieje wiele różnych odmian starca senesio. Różniących się kształtem i kolorem liści i kwiatów, Wymagania dotyczące uprawy starca senesio. Wilgotność starzec senesio potrzebuje wilgotnego powietrza, ale niezbyt wilgotnej gleby. Oświetlenie roślina najlepiej rośnie w miejscu dobrze oświetlonym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym. Temperatura starzec senesio najlepiej rośnie w temperaturze pokojowej, czyli około od 20 do 22 stopnie Celsjusza. Zbiór wody należy unikać, aby woda zalegała w podstawce po podlaniu rośliny, ponieważ może to prowadzić do gnicia korzeni, pojemnik wybierz duży doniczki, aby roślinie było wygodnie rosnąć. Podłoże do uprawy rośliny w domu można wykorzystać zwykłą ziemię doniczkową lub mieszankę torfu z perlitem. Warto zadbać również o drenaż. Nawożenie do uprawy starca senesio najlepiej wybrać nawozy dla kaktusów lub kwiatów doniczkowych, podlewanie należy podlewać starca senesio regularnie, ale nie nadmiernie. Ważne jest, aby gleba była wilgotna, ale nie przemoczona. Cięcie starzec senesio dobrze znosi przycinanie, co pozwala na kontrolowanie kształtu rośliny. Ochrona starzec Senesio czasami atakują choroby i szkodniki. Dlatego warto systematycznie obserwować roślinę i w razie potrzeby zastosować odpowiednie środki ochrony. Zagrożenia dla starca Senesio przepalenie roślina nie znosi zbyt intensywnego działania. Promieni słonecznych. Zbyt wilgotne podłoże częste podlewanie i niewłaściwy drenaż grozi gnicie korzeni. Szkodniki rośliny te mogą być atakowane przez szkodniki takie jak mszyce lub czerwce. Zbieranie i przechowywanie starca senesio okres zbioru najlepszy czas do zbierania liści to wczesna wiosna lub późna jesień. Metody suszenia liście starca senesio mogą zostać ususzone w ciemnym, chłodnym miejscu, najlepiej na kartoniku lub macie do suszenia ziół. Przechowywanie zdjęte liście można przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub papierowych torebka kroślina ta jest stosowana do produkcji różnych leków. Głównie przeciwbólowych, stosowany jako lek na różne dolegliwości stosowany do produkcji kremów, balsamów i innych produktów kosmetycznych.